Cześć, z tej strony Krzych z Polskiego Metina. Mój nick na forum Polskiego Metina Krzych91. Na pewno niektórzy z Was mnie kojarzą. A to jest mój pierwszy gameplay z serwera prywatnego Elite Metin 2. To może na początek tego filmiku, bo nie wiem, czy się to w ogóle nie zatnie, bo takie lagi mam teraz. Na początek tego filmiku może pozdrowię tych, którzy mnie jeszcze pamiętają z Polskiego Metina. Tych, którzy mnie tolerują i tych, którzy mnie mniej tolerują. Szczególnie po ostatnich postach na forum. O, wczytuję się zajebiście. Wcześniej mi się zawiesiło niestety. Także to jest moje drugie podejście. Tak, kurwa, ktoś tam za mną wszedł. Dobra, trudno się mówi. Ściągniemy pelerynkami. Cóż. Zdecydowałem się zagrać w prywatnego Metina. Serwer polecił mi niejaki szajtan, z którym to nagrywam ostatnią gameplaye. Sorry, z różnych tam gierek, jakiś Call of Duty, Quake i tak dalej. Także pozdrowienia dla niego. Oczywiście pozdrowienia dla Marcepanowej, z którą przed chwilą pisałem SMS, ale kuźwa, nie odpisałem, albo ona nie odpisała, już nie pamiętam, zaraz może napiszę. Wcześniej, próbowałem jeszcze wcześniej troszkę nagrać tego DT, ale niestety, no, trafiłem na jakiś tam ludzi z innych królestw, no i gówno z tego wyszło, bo ja wstawałem, oni mnie bili. Zresztą to nie były levele, z którymi mogłem walczyć. Znaczy jeden był, ale nie wiem. Wydaje mi się, że na tak zwanym modzie tutaj grał DMG i tak dalej, także nie jest to uczciwa gra. W sumie wkurwiająca sprawa, że tu takich ludzi nie banują, ale przynajmniej nie robią ludzi w chuja na handlu, bo wiem, tutaj jest takie fajne rozwiązanie. Sztabki złota, Yang, które można kupić, sprzedać, to by się przydało. Znaczy tam jest coś w polskim Metinie, u dozorcy chyba można kupić, ale to są małe kwoty, no i niestety ten handel wygląda jak wygląda. No i na forum się pojawiałem, też takie posty, jakie się pojawiałem z mojej strony. Kurwa, jaki 103 level. Dobra, mam nadzieję, że nie będziemy się tutaj... Kurwa, czarna mapa. Mam nadzieję, że nie będziemy się tutaj jakoś szczególnie bić ze sobą. Ja idę tylko do Kowala, mam nadzieję, że mi starczy miejsca. Na Reaperze ostatnio byliśmy. Możecie filmik obejrzeć na koncie Mr. Shaitan XD bodajże. Może podam tutaj link do tego konta pod tym filmikiem, o ile mi się uda go nagrać całościowo. Jeśli nie, to będzie tyle, ile po prostu wejdzie. No i już. No. Chyba wszystko zostało wybite. Tutaj mi się czarny ekran zrobił. To wszystko przez słabszy komputer. To nie są żadne cheaty i tak dalej. Cóż, dobra. Nie wiem, czy będzie mnie bił, czy nie. Kurwa. Nie da się normalnie pograć, niestety. Przynajmniej nie o tej godzinie. Także no, tutaj będzie prawdopodobnie wojowanie. Albo za chwilę mi się każą wylogować. Oczywiście czego nie uczynię, bo mało kto tutaj słucha kogokolwiek poleceń. Istna samowolka. To jest, nie wiem, no, typowy serwer tylko po to, żeby pograć. Kurwa, jakie lagi mam, niemiłosierne strasznie. Także jakbym miał nagrywać filmik na Reapera, nie, to by była porażka całkowita. Dobra, wybijemy trochę mobów. Kurwa, 7 FPS-ów mam. Bardzo słabiutko, bardzo. Chociaż i tak ten filmik wygląda dość płynnie po nagraniu, bo już patrzyłem na próbki. No ale niestety, no tutaj chyba tak nie będzie, bowiem dużo mobów i tak dalej. Strach pomyśleć, co będzie na pieczątkach, no ale może się uda, zobaczymy, no. Mam nadzieję, że mi starczy, bo mam 13 GB na dysku, także myślę, że do Kowala akurat. Nawet nie będę pchał na króla, bo tu widzę większe levele są, także jedno machnięcie byłoby po mnie i po tym króliku, także... No a na Reapera nie idę, no bo mój komp nie wytrzyma tego, to raz, nie mam tyle miejsca na dysku, to dwa, także... Cóż, może coś o polskim Metinie. Wiele osób zbulwersowanych jest, że ja na forum piszę o tak zwanym moim poparciu dla kombinatorów. Kurwa, tutaj 130 chyba trzeci level XP, tak? Znaczy XP, Boże, bije. No, tak, moje poparcie dla kombinatorów
Dlaczego dla kombinatorów? Ja uważam, że ci, którzy oszukują na handlu, owszem, są jakimiś tam oszustami, ale nie można ich nazwać złodziejami, bowiem ty, akceptując handel, dobrowolnie przekazujesz mu swoje itemy i to jest, no, że tak powiem, tego. Ryzyk fizyk, no. Jednej osobie można zaufać, drugiej nie. A tematy powstające typu komu można zaufać na forum są z dupy wzięte, ponieważ, no, ja mogę propsować na przykład takiego szajtana, z którym tutaj grałem na elitę, z którym mam filmik nakręcony, a on może być równie dobrze, jak wy to nazywacie, złodziejem i może oszukiwać. Kurwa, on expi, nie expi, co on? W chuja walić o drogę, pyta. Dobra. Znaczy expi, Jezu, mi się w ogóle pojęcia mylą, sorry. O Jezu, zabiłem mu postać. Dobra, trudno się mówi. Co oni tutaj odpierdzielają? No dawaj, przenoś się już, przenoś. Muszę cię zniszczyć, pociłeś. Kurwa, co to za różnica? Dobra, to ja widzę, będę bił Metina. Reszta sobie tam w tle stoi. Ninja już postawił. To nie wiem, czy to nie jest postać któregoś z tych panów tutaj obok. Pozdrawiam ich serdecznie, bo widać, że jacyś normalni nie każą się wylogowywać. Można iść spokojnie. Pobawić się. W DT. Dobra. 395-689. 385-689. A chuj, bijemy byle jaki. Nawet nie wiem, czy to nie jest ten meting, który ja mam teraz na sobie. Chyba tak. Dobra, nie chce mi się sprawdzać. Moment, ja mam harki założone. Harki, dobra, zajebiście. Jakby ktoś pytał, postać z polskiego Metina oczywiście nie jest na sell, bo być może kiedyś wrócę, jeśli poprawi się ekonomia gry, bo na razie ten handel wygląda jak wygląda. Ja po prostu nie chcę być... Kurwa, to nie ten Metin. Ja po prostu nie chcę być narażony na jakąkolwiek utratę EQ, czy to, nie wiem, przez handel, czy coś innego tam. Generalnie, no, znaczy na konto mi się raczej nikt nie włamie, bo to jest niemożliwe z takim hasłem, jakim ja mam, ale... Ale no tak to niestety wygląda. Dobra, tutaj co muszę zrobić? Tutaj muszę wybić, bo to jest pierwszy spot. Tego byczka już mogę odwołać. Dobra, żeby mi tutaj piksel nie warpił. Twój koń udał się na spoczynek. Jeśli to można nazwać koniem, no to zajebiście. Dobra. Powodzenia. Co to ma być do cholery? Nie wiem, czy tam się coś dzieje, czy oni się biją. Jezu, mam nadzieję, że nie wyjdzie taki zlagowany ten filmik teraz, jak to wygląda na ekranie u mnie. Że jakoś to płynniej będzie szło. O, właśnie, pozdrawiam wszystkich swoich subskrybentów. Na vlogach mnie już raczej nie zobaczycie tak prędko. Po pierwsze, nie mam sprzętu, a komórką nie opłaca się nagrywać. Po drugie, nie mam czasu i ochoty. No, może czasu to ja mam, ale ochoty nie mam. A po trzecie to... No mówię, to jest jednak ta jakość, tak? To, co wspomniałem już o komórce wcześniej. Że nie ma sensu nagrywać tak zwanych vlogów. Sorry z moim udziałem. Wszystkie moje vlogi zostały pochowane, nie zostały usunięte, także... Do mojego wglądu, ewentualnie dla moich znajomych. Znaczy znajomych tym, którym udostępnię oczywiście, bo nie, jeśli miałbym udostępnić swoim znajomym na YouTubie moje vlogi, to nie. Tylko tym, którym udostępnię. Ostatnio coś szajtanowi właśnie udostępniałem jeden filmik. Bodajże pobudka to była, tak? Kurwa, no jak wybijecie te moby, że jeszcze tyle wam zostało? Ja swoją grupkę ubiłem, a wy co? No bez jaj takich, kochani. Bo mi dysku nie starczy. Swoją drogą, ciekawe ile już tam zabrało mi miejsca. No trudno, jak przerwie, to przerwie. Nie, kurwa, w takim tempie to na pewno mi nie zgra całego filmiku, bo to już ten spot powinien być już dawno wybity. A oni sobie stoją, pojedynkują się, także no nie. To jest bezsens jednak. Dobra, tyle co się nagra, to się nagra, trudno. O, tak jeszcze do pozdrowień może wrócę, do polskiego Metina. Pozdrawiam użytkowniczkę postaci Shantae, z którą
bardzo często lubiłem wypady robić do innych królestw i robić tak zwany rozpierdol na rynku ze sklepami. Ale wy mnie nie kochaliście za to, ja wiem o tym. Ale wiecie, że ja mam to w dupie. Tutaj rosy sobie wypijemy. Ten efekt jest aktywny, ten aktywny, to jeszcze fioletową potkę. I ciśniemy. No dawać, dawać ten spot. Kurwa, no. Teraz będą lagi niemiłosierne. Mam nadzieję, że mi pieczątka szybko wydropi i będzie spokój, albo tamtemu niech wydropi. Generalnie to chciałem iść sam na to DT. Wszedłem. Nie wiem, czy tam już ktoś był, czy nie. Czy oni za mną weszli. Nie, mniejsza z tym, aczkolwiek... No chciałem iść sam, niestety to nie ta pora, a ja w dzień nie zamierzam też nagrywać, także... W dzień jest jeszcze gorzej, to bym musiał w godzinach porannych nagrywać, żeby sam się udać na DT, ale... Sam raczej bym nie zdążył, jednak ta postać jeszcze nie jest aż tak dobrze wyszkolona. Nawet na tym levelu setnym i z tym ekwipunkiem, co ma na sobie, bo... To jednak też trzeba troszkę czasu na to poświęcić. Oczywiście mniej czasu i na pewno mniej pieniędzy, bo tutaj nie trzeba kupować jakichś tam pierścieni, żeby dojść do czegoś. Myślę, że 150 level na pełnym luzie można tutaj wbić, tak? Oczywiście idzie już później ciężej, ale ten setny level to jest jak rzut beretem do celu, także to jest nic w porównaniu z tym, co jest na metinie polskim. Tam wbijając 99 level robi się to w kilka lat przy dobrych wiatrach. Nie wiem, ile tam zwierzów wbijał, albo ile na monastyrze Go to Sleep to zrobił, ale też kilka lat minęło chyba, tak? Także no niestety tak to wygląda. Tu jest jeszcze grupka nierozwalona. Dobra. Kurwa, jeszcze żadnej pieczonki nie otworzyli? Ja pierdolę. Nie, może ja sobie włączę pokazywanie. Może mi wydropiła, ja nie widziałem. Ale nie widzę, żeby tutaj jakaś pieczątka była. Albo ktoś zabrał i nie chce oddać, albo po prostu faktycznie jeszcze nikomu nie wydropiła. Albo po prostu nie zauważyłem. Nie no, kurwa, nikt nie ma. Rzadko się zdarza, żeby bić spot i żeby nic nie wypadło. Ja miałem jeden. Kurwa. A okej, okay, nie zauważyłem. Dobra. Dobra, to wszystko jest okej. Okay. Pozostało 15 minut. Nie wiem, ile na nagraniu mi zostanie, cholera. Mam nadzieję, że jak najwięcej miejsca. Kurka wodna, no dawać, dawać. Już, hej ho z tym spotem. Kurde. Nie lubię tego czekania. Mogłem w sumie przerywać, żeby mniej megabajtów wyszło, ale czy jest z tego sens? Dobra, dawać, dawać, dawać te moby, dawać. No, czyli jakby ktoś chciał się pobawić z serwera 8 albo z moich subskrybentów może na Elite Metin 2, no to zapraszam. Strona to podajże elitemt2.org, tam się ściąga klienta, zakłada szybciutko konto. Wbicie setnego levela zajęło mi niecały dzień. Kamień otwarcia, zajebiście. Gdzie jest kurwa ta jebana kolumna? W ogóle sorry za przekleństwa, jeśli komuś to się nie podoba, no to musicie mi to wybaczyć. Ja zawsze przeklinam jak gram, jak się denerwuję to już tym bardziej, także to już mi weszło w krew. Dobra. Szybko zbić tego spota. I będzie git majonesp. Exterminal pokonał smoka. No. A i co jest fajne na tym serwerze? Nie macie tych podstawowych misji. Wszystkie są powyłączane. Tutaj to co widzicie, to jest analiza biologa, nie wiem co tam jest dokładnie, i zabójca też nie wiem, ale sprawdzian siły to zabijanie po prostu bossów, których jest nadzwyczaj ciężko znaleźć w tej grze, bowiem wszyscy chcą je ubić i no ja szczerze powiedziawszy, jak nie mogłem raz spać, to było nie wiem, 2 dni temu, w
wszedłem o godzinie 6 rano, na godzinkę dosłownie wybiłem wszystkie bossy, które miałem do zabicia, prócz żółwia, bo no do żółwia niestety niezbędna mi jest polimorfia, a ja mam dopiero na poziomie drugim, także bez szału, tak? Kurwa, z tymi demonami, gdzie uciekasz, no? W ogóle, jakby ktoś nie był w temacie, mój filmik z polskiego Metina, z mojej postaci, jest na moim kanale oczywiście, na tym, którym jesteście teraz. Także możecie sobie obejrzeć filmik z PvP na 53 bodajże levelu. Levelu, poziomie. Tak. Dobra. Czekamy, czekamy. No. Dałem pieczątkę, też nie zauważyła. Tutaj zakręceni gracze troszkę. No nic, zdarza się. Cholera, dawać ten spot, o. Jest, jest, jest. Respi się zajebiście. Kurwa, nie wiem ile mi montaż tego filmiku w Movie Makerze zajmie. I nie wiem, zastanawiam się, czy zapisywać to w High Definition, czy... Kurwa, bo to rozdzielczość 800x600, także pikseloza będzie. Oczywiście rozdzielkę zmieniłem celowo, żeby... żeby mnie nie wyjebało, bo mam słaby komputer. Tak, jeszcze się dziwię, że się trzyma, ale dobra. Dobra, dobra, dobra. Lecimy. Ostatnio byliśmy właśnie z Szajtanem, tam wspominałem już wcześniej, z filmikiem. Znaczy on nagrywał filmik, mi się udało ubić Reapera jakimś cudem, nie wiem, zaliczyło mi. Jemu wypadła szkata, także podzieliliśmy się. Ja zebrałem... O, kamień otwarcia, zajebiście. Ja zebrałem fame na serwerze, bo tutaj się pokazuje na głównym czacie, że ktoś tam coś zabił. Także fajnie, fajnie. Powiem wam, że to była moja pierwsza wyprawa na Ripka, bo na polskim Metinie jakoś nie miałem okazji, także tutaj wszystkiego dalej się uczę, jakby nie patrzeć, i poznaję te nowe mapki. Na polskim Metinie wbiłem zaledwie, wbili mi i wbiłem, no bo więcej też w PT siedziałem, w party. Wbili mi 58 level i na tym się skończyło. Ja sobie skille wbiłem na G2 i to był mój koniec praktycznie w Metinie. W sumie ten level 58 to już dzięki szantkowej, bo no moja postać niestety jest totalnym dnem do expa, jeśli chodzi o polskiego Metina. Tutaj jest zajebiście, no bo mam ekwipunek do tego, ale tamto nie, 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 tamto jest masakra. Tam szkoliłem głównie pod PvP i tak też zostało do końca. Dobra. Kurwa, ten film jak mi wyniesie 13 giga, to ja pierdolę. Jeszcze jedna pieczęć. Dwie pieczęcie. Kurwa. No nic, najwyżej. Najwyżej przerwie. Trudno się mówi. Dojdziemy. Może dalej na rybka zostanę, jak już nie będę nagrywał. Fajne te skille są. W ogóle ninja to fajna, dynamiczna postać. Polecam każdemu. Choć jest trudna. Czy trudna? Archer jest trudniejszy, ale... Dagger też do najłatwiejszych. Jeśli chodzi o expy, nie należy. Przynajmniej na początku. Później to jest light. Kiedy miałem 10 lat, to mój brat do kibla wpadł, usłyszałem tylko plusk. Włącza mi się taka przyśpiewka. Tak zawsze lubię sobie pomruczyć do samego siebie przy jakiejkolwiek grze. Tylko nie przy Quake'u, bo tam zazwyczaj jestem skupiony albo wkurwiony, jak mnie ktoś bije. Dzisiaj akurat no, nie udało nam się nic nagrać z Szajtanem, nie wiem.
gościa coś wcięło. Trochę pograłem z dziewczynami i tylko tyle. Także pozdrawiam Olę i Roxanę. Jeszcze raz Roxanę chyba, bo już pozdrawiałem, ale jeszcze raz cię pozdrawiam. No i chyba zobaczymy się w sumie jutro na Quake'u. Może jakiś materiał Mr. Shaitan wrzuci, jeśli nie, to trudno, ale raczej coś tam będzie nagrywane, także zapraszam w ogóle na jego kanał, subskrybujcie go, oglądajcie nasze głupkowate filmy, bo są zajebiste. Pełno wulgów, pełno śmiechu i pełno śpiewu mojego, w moim wykonaniu ostatnimi czasy. Dobra. Jezu, żeby szybko ten spot się zbił, kuźwa, bo chciałbym, żeby do Kowala dojść, żeby tam dopiero zakończyć ten filmik. Naprawdę bym chciał. Mówię, na Reapera nie dojdę, bo mam za słaby komputer. Przynajmniej z filmikiem nie dojdę. Tak, to bym może doszedł z nimi. To nie są takie małe level. Ostatnio szedłem z gościem o pseudonimie Quanto159. On miał wtedy 80 któryś level chyba. I doszliśmy do Reaperka na spokojnie, także fajnie, fajnie było. Fajna atmosferka, gościu z innego królestwa, ale nie było czegoś takiego, że się wybijaliśmy nawzajem, tak? Dobra, tutaj się troszkę podziergaliśmy. Kurwa, czegoś mi zabrakło. O, jest. Tutaj chyba ktoś nie ogarnia całkowicie, o co chodzi z tymi pieczątkami, bo ciągle się pyta, czy ma ktoś. Ktoś, kurwa, przecież... No jest, pozostała jedna pieczęć, także to jest całkowite nieogarnięcie. Może mi się uda królika, kuźwa, ubić. No nic, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobrze by było, żeby mi szybko pieczątka wypadła. Ja się ustawię tutaj koło słupka, ściągnę na siebie mopki i lecimy. Dołącz do grupy. W ogóle oni są razem w grupie. No dawaj, kurwa, ten spot, no. No i teraz, żeby zajebiście szybko dropnęła pieczęć, byłoby fajnie. Nie widzę kamienia otwarcia, nie widzę jeszcze. Żeby jaj nie było, że nie wypadnie zupełnie nic, bo tak się też zdarza. Bardzo rzadko, ale się jednak zdarza. Kurwa, nie ma pieczęci. Coś jest, kurwa. Nie, no niech mi nie robi pod górkę, no. Nie wiem, ona nie ogarnia tych mobów, czy co? Ja tu, kurwa, muszę wjeżdżać we wszystko. Ma wyższy level ode mnie i tak bije, jakby chciała, nie mogła. O, jest pieczęć. Zajebiście, lecimy na królika. Oj. Jest zatrucie chyba, ale kurwa, nie mogę się dostać do niego. Jest, padły, zajebiście, udało mi się nagrać. Wyższe piętra, kontynuuj. I to by było chyba na tyle w tym filmiku. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam. Krzych Welkrzych 91 z polskiego forum Metin 2. O kurwa, i tu się właśnie zrobił typowy błąd. A nie, nie ma podwójnych Metinów. A nie, są. Czyli tu już na Reapera sobie ludzie nie dojdą. No niestety. Dobra, to by było na tyle ode mnie.
przywołuje swoją bestię. To jest tygrys, fajnie wygląda. I logam się do miasta, moje miasto. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnych naszych gameplayach na kanale Mr. Shaitan. Subskrybujcie go i oceniajcie, komentujcie nasze głupkowate produkcje. Dobra. No, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.